Cześć, dzień dobry. W dniu dzisiejszym przygotujemy filet z kurczaka panierowany w panko z dodatkiem parmezanu z sosem serowym z sera pleśniowego. Zapraszam. Na początek przygotujemy paluszki z fileta z kurczaka, czyli pokroimy pierś paski. Wykorzystałem kurczaka kukurydzianego, który jest bardziej intensywny i aromatyczny. Doprawimy z solą i pieprzem. Wymieszamy całość, żeby wszystko miało odpowiedni smak. Odstawiamy i przygotowujemy panierkę. Do niej potrzebna nam będzie panierka panko, ser parmezan, oczywiście starty, i jajko. Utarty parmezan będziemy mieszać razem z panierką panko. Następnie wybijamy jajko. Mamy roztrzepane jajko, które będziemy wykorzystywać jako element klejący, łączący. Możemy taką panierkę przygotowywać, możemy to zamieszać, ale dlaczego nie ułatwić sobie troszkę pracy? Bierzemy duży worek. Wsypujemy do niego panierkę, parmezan. Całość dokładnie mieszamy. I następnie przygotowujemy sobie dalsze elementy. Rozgrzewamy tłuszcz. Najlepiej smażymy na oleju. Może to być frytura, możemy głęboki olej również zrobić na patelni. Nasze kurczaki przygotowane wcześniej i doprawione zalewamy jajkiem rozszczepanym wcześniej. Za pomocą szczypiec mieszamy dokładnie kurczaka z jajkiem. Następnie wrzucamy do naszej panierki, szybki shake i mamy gotowe spanierowane polędwiczki, które następnie będziemy wkładać na tłuszcz. Jeszcze nie jest wystarczająco gorący, więc możemy kontynuować nasze panierowanie. Jakie produkty są nam potrzebne do przygotowania sosu serowego? Ser pleśniowy, możemy go zetrzeć, możemy go w rękach delikatnie rozdrobnić na małe kawałki. Za pomocą najlepiej widelca rozdrabniamy go na mniejsze cząstki. Proszę nie blendować, nie miksować. On ma mieć wyczuwalne cząstki sera. Wlewamy ocet jabłkowy. Następnie rozcieramy całość na jednolitą masę. Po roztarciu, połączeniu wszystkich składników dodajemy majonez. Mniej więcej taką ilość majonezu, jaką daliśmy sera. Całość mieszamy, łączymy i doprawiamy lekko solą. Otrzymujemy gotowy sos serowy. Najlepiej taki sos, jeżeli mamy taką możliwość, przygotować dzień przed podaniem. Wtedy cały smak, aromat będzie bardzo mocno wyraźny. Tłuszcz mamy już gotowy. Zaczynamy smażenie naszych kurczaczków. Taka forma panierowania na pewno wielu z Was ułatwi przygotowanie tego typu dania. W międzyczasie przygotowujemy sałatkę, umyte pomidorki koktajlowe, jeszcze żywe, kroimy na połówki. Będą wyśmienitym wypełniaczem, dodatkiem do naszego dania. Podamy pomidorki w najprostszej formie.
same pomidory posypane cebulką dymką, doprawione solą, pieprzem i polane oliwą. Polędwiczki już nam się smażą. Ser parmezan i panierka panko dają specyficzny smak, aromat całości paluszków z kurczaka. Nasze polędwiczki są już chrupiące i odpowiednio wysmażone. Odkładamy je na ręcznik papierowy, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Polędwiczki mamy już podsmażone. I nasz sos serowy. Dodatkowo dekoracyjnie posypujemy jeszcze świeżo siekanym szczypiorkiem. Życzę smacznego.